goni. Wszystko w porządku? Dziękuję. Krwawisz. Chodźmy stąd. Jesteś tego pewna? Dobrze, dziękuję. Widziano tablice rejestracyjne pani Stone w Portland. Tylko to nie był jej samochód. Były na sobie. Kierowca powiedział, że to mogło zdarzyć się tylko w jednym miejscu, gdzie zatrzymał się na odpoczynek. Informujemy męża? Nie, za wcześnie. Poza tym jest zbyt zajęty wywiadami. Świetnie ukazuje swój punkt widzenia. Raczej punkt widzenia wyborów. Nastawia ich. Jeśli jego żona umrze, mógłby skończyć w biurze majora. Masz szczęście, nie potrzeba szwów. Nie czuję się szczęściarą. Powiem ci, dlaczego to zrobiłem. Wtedy zdecydujesz, co chcesz zrobić. Tu jest nagrane, jak twój mąż szantażuje mnie, żebym cię zabił. Próbujesz mną manipulować. To część twojej chorej gry? Posłuchaj tego. Zostanie pan oskarżony o napaść na innych więźniów. Władze pragną, aby zeznał pan, że ich zaatakował. To właśnie biznes, przez który tu trafiłeś. To dopiero 2 lata z 16-letniego wyroku. Przez napaści będzie to dożywocie. Nie może pan tego zrobić, ale zrobiłem. Dałem innym więźniom szansę zrzucenia ich ataków na ciebie. Jestem pewien, że zrobiłbyś wszystko, żeby nie było tych zarzutów. Być wolnym człowiekiem. O co panu chodzi? O to, co masz we krwi. Porwij moją żonę i zabij ją. Dlaczego? Widziałem, jak patrzysz na Melanie. Wiem, co chciałbyś z nią zrobić. Upewnij się, że uciekniesz i nie będą cię gonić. Nie może pan tego zagwarantować. Mogę i zrobię to. Na początek, kod do mojego domu. Wykorzystaj moją żonę, żeby się wydostać. Zrób z nią, co chcesz. Porzuć jej ciało i wyjedź za granicę, zanim zapadnie noc. Bardzo dobrze, skazańcu. Dobrze. Zanieś taśmę policji. Twój mąż nie wiedział, że zostawił włączony dyktafon. Nie wie, że istnieje jakikolwiek dowód. Najlepszym sposobem na ochronę jest pójście na policję. Świetnie. Uwaga, słuchajcie. Dostaliśmy kolejne zgłoszenie. Właściciel sklepu w Pullman widział podejrzanego. Należał do niego kiedyś domek w tamtych okolicach. Jedziemy tam. To okropne, że tak to załatwiłem. Musiałem ci od niego zabrać. Gdybym tego nie zrobił, on znalazłby inny sposób. Byłabyś już martwa. Nie oczekuję, że mi uwierzysz, ale moja była żona i były kumpel wrobili mnie w morderstwo. Tylko że ten facet żyje. Muszę go znaleźć.
Czemu mi nie powiedziałeś? Nie dałeś mi taśmy. Czemu musiałeś mnie porwać? Bo nie pomogłabyś mi uciec. Musiałem wyjść. Przestań. Stop it. Miałby to zrobić. Dobrze, dziękuję, Bernie. Wyatt? Nasz koleś kupił tu telefon. Najbliższa wieża powinna nam ukazać wszystkie połączenia. Co potem? Zacznij dzwonić i sprawdzać. Spróbuj się dowiedzieć, czy do kogoś się dodzwonił. Jak zdobędziemy numer, będziemy mogli namierzyć dokładną lokację. Cokolwiek w Oregonie. W Oregonie? Tam Carlson chciał się dostać. Tak samo jak jechał do Kanady. Może pójdziemy, zapukamy do jego drzwi i sami się dowiemy. Ruszamy znaleźć domek Carlsona.